Pytał porta z fałszywym uśmiechem. Z zapraszającym gestem podał swą manierkę, wychyliwszy się z włazu kierowcy. Włodka? Pytał paskudnie, wyglądający politruk. Chciwie chwycił manierkę i długo z niej pił. Następnie podał ją swoim odzianym w skórę zbirom, którzy wlali jej zawartość w siebie jak spragnione konie. Przyjemne i rozgrzewające, powiedział, a jego ton stał się odrobinę łagodniejszy. Nagle coś dziwnego zaczęło dziać się z jego twarzą. Stała się biała jak u trupa, a potem szkarłatna. Czerwień powoli zaczęła nabierać niebieskiego odcienia. Chwycił się za żołądek i zaczął wydawać bardzo dziwne dźwięki. Jeden z typków w czarnej skórze przyłożył sobie dłonie do ust i żygał jak człowiek w szponach choroby morskiej. Do diabła! bełkotał politruk. Czuł się tak, jakby coś wyżerało mu wszystkie wnętrzności. Gapił się zmieszany oczami, które gotowe były do wypadnięcia z oczodołów. Jelita całej trójki odmówiły posłuszeństwa. Pod wszystkimi ugięły się kolana i cała trójka padła na ziemię z Długimi, chrapliwymi jękami. Porta schował z powrotem swą manierkę pod siedzenie kierowcy i zapamiętał, aby ponownie napełnić ją specjalnym gatunkiem grogu. Komisarz patrzył całkiem ogłupiałym wzrokiem na trzy leżące plackiem postacie. Co u diabła! Nie powiedział nic więcej, gdyż przerwał mu odgłos podobny do odległego grzmotu pioruna. Ziemia pod nami zaczęła drgać. Co to jest tu diabła? Wołał zdezorientowany porta rozglądając się wokoło. Osuwanie się ziemi! wrzeszczał przerażony komisarz biegnąc do nas. Z zasanek motorowych zagradzających nam drogę wynurzyli się dwaj nowi nkw -dziści. Wrzeszczeli zmieszani, gdy drzewa zaczęły chwiać się i poruszać, jakby były z źdźbłami trawy. Co u diabła się dzieje? krzyczał Gregor z przerażeniem w głosie, gdy przewrócił się następny szereg drzew. Osuwa się ziemia! wył komisarz! Do kurwy nędzy! To płynna glina! Biegnijcie! Bierzcie nogi za pas! Cały las w naszych oczach zapadł się. Kamienie chaotycznie padały tu i tam. Ziemia zaczęła falować jak morze podczas sztormu hałas był wstrząsający. Przed nami droga zaczęła kręcić się, jak deska pochwycona w wir. Sanie motorowe NKWD osunęły się po stromej pochylni, która pojawiła się nagle i z pluskiem wpadły do bulgoczącego jeziora błota i potrzaskanych drzew. W ogłuszającym hałasie pojawił się nowy dźwięk, długi. Odgłos jakby zatkanej rury, do której nagle znów napłynęło powietrze, tylko milion razy głośniejszy. Biegiem! krzyczał komisarz, mknąc drogą zresztą nas, tuż za nim z ubranymi w skórę żołnierzami NKWD włącznie. Droga zaczęła się zapadać pod naszymi stopami, więc przez jakiś zbocza skoczyliśmy w górę na węższą ścieżkę, leżącą znacznie wyżej niż szeroka główna droga. Pozornie twardy grunt wydawał głuche dźwięki pod naszymi butami. To brzmiało tak, jakbyśmy biegli po cieście. Powoli ziemia osuwała się w dół i zaczynała zmieniać w bagnisko. Mały krzyczał z przerażenia, gdy przewróciła się na niego wielka jodła. Gregor i ja rozpaczliwie próbowaliśmy uwolnić go spod niej, ale dopiero gdy na pomoc przybył nam porta, udało nam się poruszyć wielkie drzewo. Olbrzymi głaz pojawił się pochylony i zsuwając się po skłonie zabrał ze sobą Borysa. Ten wydał tylko jeden piskliwy wrzask i kamienny ciężar wcisnął go w błoto. Zrozpaczeni biegliśmy wąską ścieżką, ale to było podobne do próby przedostania się przez krążący wir, który nieustannie próbował nas wessać w swą głębię. Gdy byliśmy już blisko drogi, fontanny błota i wody trysnęły na setki metrów w górę. Skąd pochodzi ta cała woda? spytał porta. Rozpaczliwie trzymał się wyrwanego z korzeniami drzewa wirującego w bulgoczącym błocie. Została wyciśnięta w górę przez płynną glinę, dyszał komisarz. Są jej miliony galonów. Jak do wszystkich diabłów to się dzieje? pytał bezradnie stary. Nigdy nie słyszałem o płynnej glinie. Może istnieć w Rosji, wyjaśnił nieco później komisarz, gdy brnęliśmy przez szlamowate kipiące błoto, potykając się i ślizgając bezradnie po całym tym miejscu. Pozostałość epoki lodowej. Jej, pięćdziesiąt procent to woda uwięziona w kieszeniach gliny i rumoszu. Może się tam trzymać wiecznie, jeśli nic jej nie uruchomi, ale jeśli coś to zrobi, wtedy to, co wydawało się twardym gruntem, zamienia się w błoto które wsysa wszystko jak widzieliście tutaj sami tu w Rosji zdarzało się że znikały całe miasta gdy zaczęła się poruszać płynna glina więc jaki głupi skurwiel to rozpoczął spytał mały kichając i z trudnością wydobywając się z dziury z błotem to zrobiły przeklęte niemieckie bomby syknął dziko komisarz już się domyślałem co się działo tam w mieście gdy ulice zaczęły znikać w końcu udało nam się z trudem przedostać na twardą drogę. Zupełnie wyczerpani padliśmy na ziemię. Zmieniliśmy się w posągi koloru błota. — Job twoju mać! — krzyczał Kostia, wskazując koszary wojsk NKWD. Sunęły wzdłuż drogi jak na rolkach. Teraz zaczęły się rozpadać. Ściany osuwały się do środka, kryte dachówką dachy rozpadały się i w mgnieniu oka wszystko zostało wessane w ziemię. Całe zbocze po przeciwnej stronie drogi zaczęło się zsuwać w dół z rosnącą szybkością Wielkie drzewa wylatywały w powietrze, a potężne głazy zderzały się nawzajem rozłupując Woda wyciśnięta z gliny tryskała w stronę nieba Miliony ton gliny poruszały się jak gnane sztormem morze To nie może być prawda, wył rozpaczliwie porta podskakując w miejscu Szatan przyszedł ukraść nasze złoto! Z otwartymi ustami patrzyliśmy, jak ciężko załadowana ciężarówka Studebaker znikła bardzo wolno w bulgoczącym błocie. Wokół nas ryczały tryskające gejzery. To fantastyczny widok, ale byliśmy zbyt wstrząśnięci, by podziwiać splendor fenomenu natury jawiącego się wokół nas. Rzeka błota i wody pędziła ulicą i w kilka sekund obie załadowane złotem ciężarówki znikły. W chwilę później jeden z T-34 ześlizgnął się w bok z tego co pozostało z drogi. Z ogłuszającym brzękiem odwrócił się tyłem do przodu i został wessany przez błoto w dół. Jego lufa do ostatniej chwili skierowana była w górę jak bóg szpryt storpedowanego okrętu wojennego. Tak, poszła reszta naszego złota, jęczał rozpaczliwie komisarz. Zerwał z głowy futrzaną czapkę i podeptał ją dziko, jakby to była jej wina. Walczyliśmy zaciekle, by powrócić przez kipiące błoto do pantery i pozostałego T-34. Były zakleszczone pomiędzy dwoma ogromnymi głazami. Przygnębieni chodziliśmy wokół nich, by zobaczyć, jak się miewają. Szkody były katastrofalne. Gąsienice T-34 zostały zerwane, leżały podzielone na poszczególne człony na resztkach drogi. Rolki pędne pantery zostały wyrwane z łożysk. Liczne amortyzatory trafień zostały rozbite. Wspięliśmy się do wieżyczki, by zobaczyć, co się stało z armatą. Ta wyglądała na nieuszkodzoną. — Czy te wiadra na gówno dadzą się zreperować? — spytał komisarz z miną człowieka, który poniósł porażkę. — Bez nich nie mamy cienia nadziei — jak sądzisz? Jak radzą sobie piechocińskie zające? Pytał złośliwie porta. Nie mają niczego, na czym mogliby wozić dupy. Nie radzą sobie, odpowiedział pesymistycznie komisarz. Idą tak długo, aż ich uszy zaczynają wlec się po ziemi. Wobec tego niewiele mamy do gadania, prawda? Odpowiedział porta, zdejmując swój zabłocony korzuch. Raz jeden zapomnę, że jestem tylko kierowcą. Wyciągajmy cylindry z gazem, aby zacząć spawanie. Potrzeba uczy skromne dziewice, jak się pierdolić. Tak naprawdę to potrzebujemy całej kompanii technicznej, by te dwie blaszane puszki znów wypuścić w drogę. Przez dwa dni pracowaliśmy dosłownie bez przerwy, ale w końcu oba pojazdy nadawały się do drogi. Porta wytarł dłonie o kawałek szmaty i smutnie patrzył dookoła na zdeptaną błotnistą ziemię, w której zostało pogrzebane nasze złoto. No cóż? Teraz już wiemy, co to jest płyny na glina, mówił i z rezygnacją odrzucił szmatę. Mały był niepocieszony. Przez cały czas chodził wokół wbijając w ziemię długi pręd w nadziei, że natrafi na złoto, Po prostu nie chciał uwierzyć, że znikło na zawsze. Czy sądzisz, że moglibyśmy zorganizować koparkę? — spytał porta patrząc na komisarza. musi być możliwe odwrócenie tego lasu dołem do góry i znowu znalezienie naszego złota. Nie ma żadnej możliwości, odpowiedział łowca Kurew. Kiedyś na Syberii widziałem, jak znika całe miasto. Kopali przez trzy miesiące całą armią koparek i nie znaleźli z niego nawet jednej cegły. Diabeł połknął wszystko. Nie mogę w to uwierzyć, krzyczał ze złością Porta. Wyciągnął z te trzydzieści cztery kilow. Zaczął uderzać nim energicznie w stwardniałe błoto. Pomyślcie o wszystkich tych dupkach, które przekopały całą Alaskę i pół Kanady w nadziei znalezienia garści złotego piasku, a te pajace nawet nie wiedziały, czy coś jest w miejscach, gdzie kopali. My przynajmniej mamy tę wyższość, że wiemy, iż tam w dole znajduje się diabelnie wielka porcja towaru, jazda chłopcy, łapcie szpadel albo łopatę. Czy nie chcecie pojechać do Szwecji i łowić łososie? To zabawniejsze, niż być niemieckim żołnierzem podczas wojny. Jest coś w tym, co mówisz, krzyknął mały, chwytając szpadel. Gdy mafia usłyszy o naszym złocie, już będzie tu cała, a one białowłose, stare skurwy syny też będą kopać. Nawet choć upłynęła kupa czasu, odkąd użyli swych rąk. Będą mieli swoje spaghetti karbonara łykane nie tą stroną, żartował Gregor, zaczynając kopać. Zamknijcie się na chwilę, powiedział komisarz, opierając brodę na rękach. Muszę się namyślić. Nie rób tego zbyt długo, radził mały. Za długie myślenie może być niebezpieczne. Kiedy żem był u wojskowych psychopatów, powiedzieli, że nie wolno mi myśleć. Od tamtąd nigdy tego nie robiłem i pasuje mnie to aż do cholernej ziemi. Jedyny sposób, abyśmy być może dostali złoto z powrotem, — Do mieć pół tuzina po głębiarek, powiedział komisarz głosem, który zdawał się wychodzić z głębi blaszanej puszki. Tutaj nie możemy ich dostać, zaprotestował porta. To przecież te rzeczy, które pływają na wodzie. Zgadza się, odpowiedział komisarz. Był tak przygnębiony, że wyglądał jak całe miasto w żałobie. Więc zapomnijcie o złocie. Straciliśmy je na zawsze. Mam plan krzyknął lodowe wargi, rozjaśniając się jak zapalona świeca. Chroń nas zarówno Boże jak szatanie, wrzeszczał z gestem rozpaczy łowca Kurew. Możemy wiercić do złota w taki sam sposób, jak wiercą poropę naftową, kontynuował lodowe wargi. Znam faceta, który może się dla nas postarać o wieżę wiertniczą. Idiota, warknął komisarz. Czemu nie o korkociąg? Przez chwilę siedzieliśmy, patrząc z rozpaczą na wyschnięte morze błota, które połknęło złoto, mające zmienić nas w dobrych, szwedzkich socjaldemokratów. Czy pomyślałeś, co się z nami stanie, jeśli nas złapią, nawet jeśli nie będziemy mieli przy sobie żadnego złota? Rzucił nową myśl Gregor. Nie przypuszczam, by to było miłe. Walną w nas wszelkiego rodzaju paskudnymi oskarżeniami i rzeczami, mówił ponuro porta. Na początek zdrada główna, czy jak to tam nazywają, jeśli nie kochasz Vaterlandu dość mocno. To cię będzie kosztować piętnastokrotne dożywotnie więzienie, a to był niezły kawałek wieczności. Fakt, że straciliśmy złoto, które zwędziliśmy, nie robi najmniejszej różnicy. Nawet nie uwierzą, że to parszywe błoto połknęło złoto. Mówił lodowe wargi z miną wystarczająco smutną dla człowieka skazanego na karę śmierci. Po prostu będą nas bez przerwy torturowali, póki nie zostanie nic do torturowania. Co do jednego musimy się zgodzić, powiedział komisarz z twarzą tak ponurą jak letni piorun. Trzymamy usta zamknięte i całkowicie zapominamy o złocie. Jeśli tamci będą mieli choćby cień podejrzenia, że to my byliśmy tymi, którzy je zabrali. Całą bandą rzucą się w pogoń za nami i zrobią to bardzo zdecydowanie. Nie tylko NKWD, ale także Gestapo CIA, MI5 oraz Żółta Policja Myśli, a nawet pojedynczy członek radzieckiej tajnej służby. Wszyscy będą nas tropić. A co ze skautami? pytał Mały. Znam gościa, który jest starszym skautem. W dwa dni później zatrzymaliśmy się na skrzyżowaniu dróg, gdzie stał cały tłum drogowskazów wskazujących wszelkiego rodzaju miejsca. Porta siedział na przednim pancerzu pantery, żując kiełbasę i spłukując każdy kę z wódką. — Co teraz? — spytał, spoglądając na komisarza, który sterczał z włazu wieżyczkowego T-34 z nieszczęśliwą miną. — Chcesz nadal wracać z nami? Teraz wszyscy byliśmy tak samo biedni jak w chwili gdyśmy zaczynali. Obawiam się, że nasze wycieczki wędgarskie w Szwecji musimy trochę odłożyć. Zapewne będzie najlepiej, jeśli wszyscy pozostaniemy we własnych krajach. Odpowiedział komisarz, zeskakując z czołgu. Słyszałem co nieco, co wy Niemcy robicie z komisarzami, a w szczególności żydowskimi komisarzami. Och, nie sądzę, że jesteśmy tak źli, jak to wszystko, mówił mały, zmuszając do uśmiechu swą pełną rozczarowania twarz. Ach, to nie o was myślę, odpowiedział komisarz, wyciągając rękę podtrzymaną przez portę butelkę wódki. — Jesteście po prostu frycami, jak nasza banda to Iwany. — Idzie o wasze gestapo, SS i całą parszywą resztę, które miałem na myśli. — Nie są gorsi niż wasze brudne NKWD — zawołał wściekły Hajde. — Każda tajna policja jest wynalazkiem diabła. Odpowiedział ostro komisarz. Nadal uważam, że powinieneś pojechać z nami, oświadczył Gregor. Z łatwością umieścimy się u zagranicznych ochotników w Hiwis, aż do chwili, gdy powiemy pewnego dnia, żegnaj armio i naprawdę pojedziemy na ryby do Szwecji. Nie, powiedział zdecydowanie komisarz, potrząsając głową. Życie jest grą hazardową. Mężczyzna nie poddaje się, gdy raz przegrał, jeśli pójdę teraz z wami, przegrywam. Wygrałem tylko odrobinę czasu. Oceniałem, że być może tym razem źle nam pójdzie i osłoniłem sobie tyłek. A do tego nie mam cierpliwości, by pozostawać z waszą bandą znacznie dłużej. Moskwa mamrotał z namysłem porta. Więc pojedziesz przez Tambow? Tak. A potem przez Stalinogorsk uśmiechnął się bez wesołości lodowe wargi. Diabelnie długa droga, którą chcesz się przedostać, stwierdził porta, spoglądając na północny wschód. I do tego nadchodzi niedobra pogoda. W ciągu czterech dni możecie być za Kurskiem, wyjaśnił komisarz, ale nie jedźcie przez Woronesz. Tam nawet splunąć nie można bez wiedzy NKWD. Więc to jest pożegnanie, powiedział cicho stary. To trochę smutne. Zżyliśmy się z wami. My też was lubimy. Odpowiedział z uśmiechem lodowe wargi, objął portę za ramiona. Jaką głupotą jest wojna. Będziecie srali w spodnie, przejeżdżając przez plac Dzierżyńskiego, zauważył Gregor, trzęsąc się z zimna w pelerynie. Nie my przejedziemy bez trudności, śmiał się z przekonaniem komisarz. Mam większe wątpliwości co do Was, chłopcy. Gdy wrócicie, będziecie musieli mieć coś im do opowiedzenia. Dostaliśmy rozkaz złapania jakiegoś generała i zaproszenia go wraz z innymi do domu, odpowiedział porta. Ale gdzie znajdziemy kogoś takiego? Lodowe wargi rozłożył mapę na przednim pancerzu pantery i narysował kółko kawałkiem węgla. Tu jest 38. brygada zmotoryzowana. Została wzmocniona pułkiem kawalerii, który znajduje się tutaj. Naliczono siedemdziesiąt coś tam czołgów typu KW-2 i T-34 na osiemdziesiąt pięć oraz zwykłe zatkaj dziury w postaci przestarzałych BT. Ale czy jesteś pewien, że brygada tam jest? pytał nieufnie stary. — Tamci szybko dojdą, że to nie ten facet, a to gorzej niż wrócić z pustymi rękami. — Uspokój się — odpowiedział komisarz. — Lodowe wargi wie, o czym mówi. — Powinniśmy dać wam coś w zamian — stwierdził Porta, pochylając się nad mapą. — Tu, wzdłuż Merli, koło Sołotewa jest dwudziesta trzecia pancerna, a oni to nędza ostateczna. Stracili większość czołgów. Chciwy orderów generał może sobie zdobyć właśnie parę tutaj. To zdrada! ściekał się Hajde. Będzie cię kosztować głowę, jeśli zamelduję o tym oficerowi politycznemu. Ale tego nie zrobisz, uśmiechnął się zimno Porta. Nie zapominaj, że tu byłeś. Jedziemy na tym samym wózku, synu. A co, żeby tak wymienić czołgi? Pytał z chytrym uśmiechem lodowe wargi. My wracamy do domów z waszą panterą, a wy zabieracie się naszym T-34 na 85. To im się spodoba. Najnowsza, najświeższa kreacja dyktatorów czołgowej młody. Być może nie jest to taki zły pomysł, orzekł z namysłem stary. O wiele łatwiej będzie nam przedostać się przez rosyjskie tyły, a jeśli trzeba będzie czegoś jeszcze innego. Możemy w ukryciu poczekać na atak i prześlizgnąć się w mgnieniu oka. Pożegnajmy się we właściwy sposób! zaśmiał się komisarz, otwierając pierwszą butelkę wódki. Porta wytarł swój porcelanowy kubek starym workiem. Przez to kubek nie stał się ani trochę czystszy, ale przynajmniej został wytarty. Wyciągnij naszą małą niespodziankę, zwrócił się komisarz do lodowych warg, który chichotał, podbiegł do czołgu i wrócił ze skrzynką czerwonego kawioru. Żaden z nas nigdy nie widział czerwonego kawioru. Wszyscy jesteście moimi przyjaciółmi, czknął komisarz, odbijając szyjkę nowej butelki Moskowskoj. Każdy z Was co do jednego jest moim bardzo dobrym przyjacielem i będę szczęśliwy ujrzawszy Was ponownie. Pociągnął długiego łyka z butelki, wrzucił do gardła kilka pełnych łyżek kawioru i głośno beknął. — Życie to dobra rzecz, nie uważacie? — powiedział rozmarzony. — Zawsze są nowe niespodzianki. Zobaczycie. Pewnego dnia będzie jakieś inne złoto, za którym będziemy mogli się rozejrzeć. — Beze mnie — odpowiedział stary. Był już na pół schlany i objaśniał łowcy kurew, jak się robi komodę. Najważniejsze, kontynuował komisarz pijanym głosem, to mieć rozrzuconych na całym świecie dobrych przyjaciół. Wtedy zawsze można pomóc sobie nawzajem. Uniósł palec i wycelował nim w portę. Gdzie my Rosjanie przestajemy myśleć, tam pojawiacie się wy, Niemcy. Wypijmy za przyjaźni, za małe, zakazane myśli. To kompletny błąd walczyć ze sobą nawzajem. Zdrowie narodu radzieckiego. Krzyknął Kostia. Przewracał swymi czarnymi azjatyckimi oczami, gdy zdał sobie sprawę, że z jego toastem było coś nie tak. Choć w Rosji mieszka 250 milionów ludności, nawet najtępszy enkawudzista wie, że nikt nie lubi być określany jako narodowość radziecka. Kostia wepchnął do ust garść kawioru, polewając go wódką. Następnie wzniósł toast za własne zdrowie. Zdrowie Berlina! – zaproponował miło komisarz. – Zdrowie Moskwy! – czknął Porta. Podniósł do ust swój wyszczerbiony porcelanowy kubek i prawie padł na plecy. – Nie zapominając o Hamburgu! – ryczał łowca Kurew. – Dzięki! – ukał wzruszony Mały. – Wy wszystkie tutaj jesteście zaproszone do Hamburga! – Spotkamy się w mieszkaniu dzieciaka żydowskiego, kuśnierza Dawida przy hans heuer numer 10 i po tym będzie czerwony alarm dla wszystkich wysokiej klasy kurwów z Heri. Chwiejnie podniósł się na nogi. Zdrowie Taszkientu! Łukał podnosząc swój blaszany kubek, to kompletna tajemnica skąd wiedział o istnieniu miasta zwanego Taszkient, ale mały jak zwykle był pełen niespodzianek. Niektórzy od nich poumierali, a i usztrował Uczył go salutowania po niemiecku oraz pruskiego kroku defiladowego. Niestety za każdym razem gdy Kostia podniósł stopę na wysokość klamry u pasa przewracał się na tyłek. W końcu dał sobie spokój i usiadł, spoglądając smutnym wzrokiem na przelatujące chmury śniegowe. — Dziękuję Bogu, że nie jestem Niemcem! — jęczał. Oni są o wiele za energiczni. Gdy zbudziliśmy się w starym domku dozorcy drogowego było strasznie zimno. Porta złapał się oburącz za boleśnie pulsującą głowę. Być może kiedyś w życiu czuł się gorzej niż teraz, ale nie pamiętał kiedy to mogło być. Job, mać! "I ob twoju jęknął Kostia. Wyglądał przy tym jakby ktoś go postrzelił. "Co oni ze mną zrobili?" Albert zaśmiał się głośno. Był jednym z tych szczęśliwców, którzy nigdy nie mają kaca. Wiadomo, Kaz jest zawsze zabawny, ale tylko dla tych, którzy na niego nie cierpią. — Ty czarny kanibalu! — wrzasnął mały kłótliwie, wykrzywiając do niego twarz. — Ale bym cię rąbnął, gdybym nie był taki chory, ty zgniły małpoludzie! Komisarz obudził się, krzycząc przeraźliwie. Uważał, że najgorsza rzecz, jaka może przytrafić się Rosjaninowi, spotkała właśnie jego... Został zamknięty w piwnicach łubianki. Zaczął wrzeszczeć na nas w odeskim jidysz, a potem przeszedł na niemiecki i twierdził, że jest szefem SS. Musieli wsadzić coś naprawdę rosyjskiego do tej moskowskoj. I jęczał Gregor z pełnymi łesoczami. Była dość mocna, by przewrócić drzewo i zmienić je w trociny. Była cholernie mocna, to wam mogę powiedzieć, bełkotał mały, ocierając pod z czoła. Opuścił, że malutką, cholerną kroplę na paznokieć i teraz zlazł. Zapomniał, że dwa dni wcześniej przytrzasnął sobie dłoń włazem wieżyczkowym. Nagle zrozumiałem, Józefowicz, że jesteś zwariowanym facetem, oświadczył komisarz z szerokim uśmiechem. Najbardziej zwariowanym, jakiego w życiu spotkałem. Jak u diabła mogłeś zostać żołnierzem? Tak, ja też się temu dziwiłem, śmiał się z całego serca Porta. Ale jak sam musisz wiedzieć, dwa najważniejsze zajęcia w świecie to być żołnierzem albo kurwą. Dziwy są tylko w dwóch gatunkach, wrzeszczał z chytrą miną mały. Kurwy i głupie. Niech wszyscy myślą, że jesteś tylko zwykłym, tępym dupkiem, tłumaczył Porta, i możesz stać wyprostowany na skorupie ziemskiej i radować się widokiem, jak inni z niej spadają. Pod koniec następnego dnia wreszcie się żegnamy. Nie potrafiliśmy przerwać obejmowania się i uzgadniania miejsc spotkań po wojnie. Na szczycie wysokiego pagórka Porta zatrzymał się i pożegnalnie machał do naszych przyjaciół, znikających w dali w drodze do Moskwy. Powiedz mi na pożegnanie serwus to piękne ostatnie pozdrowienie, gdy trzeba się rozstać, Porta nucił starą wiedeńską piosenkę. Zdecydowanie znów odpalił silnik. Gdy zbliżyliśmy się do linii frontu, natężenie ruchu wzrosło. Kilka razy utknęliśmy w korkach, wszędzie byli rosyjscy żandarmi. Byliśmy zadowoleni, że jechaliśmy na T-34, który nie zwracał najmniejszej uwagi. Zatrzymaliśmy się, mają być sprawdzane papiery Nerwowo chwyciliśmy w dłonie pm -y i granaty Porta pokazał nasz propusk i trajkotał w mieszaninie rosyjskiego i niemieckiego Niemcy nadwórzeńscy, mruczał gruby żandarm i miał taką minę, jakby chciał nas pożreć Zgadza się towarzysz, uśmiechnął się Porta, proponując mu łyka z manierki Długa kolumna artylerii i czołgów znów ruszyła naprzód Żandarm zeskoczył z T 34 i gestem kazał nam ruszać przez kilka godzin jechaliśmy w środku kolumny. Wreszcie porcie udało się skręcić w wąską, leśną ścieżkę. W głębi lasu zatrzymał się. Wyskoczyliśmy i biegaliśmy w koło po śniegu, by rozmrozić zlodowaciałe stopy. — Mam tego dość — oświadczył mały. — Chcę do domu. — Dobry Boże, generał! — szepnął przerażony Gregor. Trzy postacie odziane w futra wynurzyły się z pomiędzy gęsto rosnących drzew. Byli to generał Lejtnant i dwóch oficerów sztabowych. Nieśli ciężkie teki przykute łańcuchami do nadgarstków. — Kim u diabła jesteście? — rzucił ostro generał niskim, gardłowym głosem. Spod białych, gęstych brwi spoglądały na nas bystre, niebieskie oczy. — Niemcy na nadwołżańscy, gospodin generał — odpowiedział Porta swym najlepszym rosyjskim. — Co tu diabła robicie? — kontynuował podejrzliwie generał. Wyciągnął z kieszeni czerwoną, białą paczkę papierosów. Zapalił jednego i z namysłem wypuścił dym nosem. — Czy nie jesteście raczej dezerterami? — Wydaje mi się bardzo dziwne, że zatrzymaliście się tu na odpoczynek — — Jesteście bardzo daleko od pozycji czołgów. — Zabłądziliśmy — odpowiedział Porta, szeroko rozkładając ręce. — Propusk — zażądał generał, wyciągając rękę. W bardzo krótkim czasie nastąpiło mnóstwo rzeczy. Generał leżał w śniegu powalony przez małego, który uderzył go kantem wielkiej jak łopata dłoni. Szczupły pułkownik oddał serię z pistoletu maszynowego. Pocisk otarł się obok głowy małego. Krew lała mu się na twarz. Legionista zmiażdżył pułkownikowi twarz uderzeniem kolby. Trzeci oficer, podpułkownik, odwrócił się i zaczął uciekać przez głęboki do kolan śnieg. Stój! Wrzeszczał Barcelona, celując z — Stój, powtórzył, posyłając krótką serię pocisków skierowaną wokół oficera. Podpułkownik zatrzymał się i podniósł obie ręce nad głowę. Giermańcy, zawołał zdumiony generał, powoli podnosząc się na nogi. Rozcierał sobie szyję i klął pod nosem. A więc złapaliśmy naszego generała, uśmiechnął się wesoło porta. Popatrzcie, co oni mają w tych tekach! — No, to popatrz na to. Krzyknął zaskoczony Barcelona. Oni tu do lasu ciągnęli ze sobą rozkaz operacyjny całego korpusu armijnego. Gdy wrócimy z tym towarem, nie tylko ucałują nas w policzki, pocałują nas także w dupę. Generał próbował ubić z nami interes. Dawał nam wszystkie skarby świata, jeśli zgodzimy się na odwrócenie sytuacji i pozwolimy, by to on wziął nas do niewoli. Myślisz, że jesteśmy aż tacy głupi? kpił mały rycząc ze śmiechu. — Nie zapominajcie, że lepiej tańczyć niż dać się powiesić — powiedział generał z wyraźną groźbą w głosie. Drużyna niemieckich dział samobieżnych przebijała się przez zagajnik młodych drzewek. Legionista jak błyskawica wyskoczył, powiewając białą koszulą maskującą. Z ogłuszającym trzaskiem gąsienic czołowe działo zatrzymało się. Major z surową twarzą i pistoletem maszynowym w rękach wychylił się z wieżyczki działa samobieżnego i ostro szczeknął —— Halt! — Endy hoch! Dwaj artylerzyści wyskoczyli z działa z p.m.ami gotowymi do strzału. Rozkazali legioniście podejść do majora, który pokładał się ze śmiechu na samą myśl, że mamy być Niemcami, ale ujrzawszy zawartość rosyjskich tek zmienił zdanie. No, niech mnie diabli, mruczał. Zasalutował schwytanemu generałowi, który wyglądał jak człowiek, który przegrał w pokera wszystko, co posiadał. Jeszcze się spotkamy. Rzekł do porty i posłał mu spojrzenie, które powinno wepchnąć jego sztuczne zęby do gardła. Wróciliśmy do pułku, a tam przyjęli nas jak synów marnotrawnych. Oberst Hinka był zachwycony. Gdy oficer przesłuchujący skończył z dwoma Rosjanami, w czwartej armii pancernej wybuchła szalona aktywność. Porta odpoczywał w burdelu heleny, zbierając siły, by pójść do głównego mechanika Wolfa i opowiedzieć mu smutne nowiny, gdzie skończyło nasze złoto. Niektóre z dziewczyn tańczyły bardzo blisko siebie, pod muzykę bałałajki. Porta był jedynym gościem płci męskiej. Tatarska dziewczyna siedziała przy barze, wystawiając na pokaz swe wspaniałe, kształtne nogi. Jej wąskie oczy spoglądały na niego z zainteresowaniem. Wkrótce kołysząc się podeszła i usiadła na brzegu stolika. Jej wąska, czarna spódniczka powędrowała znacznie wyżej niż górny skraj jej pończoch. Masz, Odrę? spytała przesuwając długim, szczupłym palcem po plamkach farby, które pozostały jako wspomnienie po pocisku znakującym małego. Tylko niemiecką odrę, odpowiedział smutno porta. Niemiecką odrę? świergotała. Czy to jest zaraźliwe? Tylko dla Niemców, odpowiedział porta z miną członka narodu. Jesteś najładniejszym czołgistą, jakiego kiedykolwiek widziałam, szepnęła, rzucając mu spojrzenie, od którego stopniałby lodowiec. Zsunęła się ze stolika i przycisnęła całym ciałem do porty. Czy chciałbyś pójść obejrzeć mój pokój? spytała, biorąc go za rękę i wciskając ją między swe gorące uda. Porta ją obwąchał, mieszanina tanich perfum i starego piwa. W jego małych oczkach pojawił się lubieżny błysk. Dziewczyna przełknęła łyczek z jego szklanki. Chcesz teraz rżnąć? pytała głęboko wzdychając. Potem kolejny mały łyczek z jego szklanki. Ja się dobrze rżnę. Jeśli pójdziesz ze mną, to będzie pierwsza w twoim życiu dobra pierdółka. Drzwi otwarły się z trzaskiem i główny mechanik Wolf maszerował, dzwoniąc ostrogami i błyskając swymi długimi butami od broszciniego. "A więc tutaj jesteś, chudy i zwariowany. Nichuja cię nie obchodzi, by nam wszystkim opowiedzieć, jak się rzeczy mają? Wszędzie cię szukałem." Rozejrzał się i zobaczył tatarską dziewczynę znów siedzącą na brzegu stolika, ze spódniczką zadartą tak wysoko, że widać iż nie nosi żadnej bielizny. "No to kup sobie kawałek cipy." A tutaj, skośno oka jest w porządku. A potem możemy przejść do mnie. Myślę, że mamy mnóstwo spraw do obgadania. Byłaś u fryzjera? uśmiechnął się porta, przesuwając rękę po pachwinie dziewczyny. A także ogoliłaś się? uśmiechnął się znowu. Lubisz to? spytał Wolf z uśmiechem samozadowolenia. Przesunął rękę po swych kruczoczarnych włosach, błyszczących od brylantyny. Wiesz, mój fryzjer jest sławny. Ma swój salon u Kępińskiego. Nawet bogate stare skurwy syny, którym pozostało nie więcej niż pięć Włosków, chodzą do niego na trwałą. Minister wojny sali przysłał go tu, gdy armia w końcu doszła do wniosku, że może go użyć dla wojny. Jak możesz zobaczyć, wyrzeźbił moje włosy zgodnie z najnowszą modą z Hollywood. Dobra, dobra, powiedział porta dmuchając dymem między uda dziewczyny. Ja osobiście wolę styl profesorski z paru zwitkami waty wystającymi facetowi z uszu. Przez to wygląda się mądrzej. Przez chwilę panowało milczenie. Porta znów wypuścił chmurę dymu między nogi dziewczyny, odchylał się w tył na swym fotelu i huśtał się na jego dwóch nogach. Uniósł górną wargę w pogardliwym uśmiechu hieny. Nadało mu to wygląd warczącego psa. Trenował to przez długi czas. — Będziesz rżnął, czy idziesz do mnie? — spytał niecierpliwie Wolf. Porta położył dłonie dziewczynie na kolana. Ręcznie szyte buty Wolfa do konnej jazdy od niego zapiszczały. Przestań marnować mój czas całym tym gównem, zgrzytnął kwaśnym tonem. Chodź, ruszamy, możesz ją zerżnąć kiedy indziej. To znaczy, jeśli tego dożyjesz, dodał zniżając głos do podziemnego grzmotu. Mogę ci powiedzieć, że Sally jest w drodze z Berlina tutaj i ma ze sobą paru tych gości od nagłej śmierci. Wolf na chwilę przestał mówić i czekał na reakcję na swe smutne nowiny. Doprawdy? — odpowiedział Porta z taką miną, jakby nie usłyszał niczego ważnego. — Będziesz rżnął teraz? — spytała dziewczyna, głaszcząc krocze Porty. — Lepiej rżnąć, niż dać się zastrzelić. Chodź, pójdziemy tędy. — Nie, nie pójdziemy — ryknął Wolf. — Tu jest droga, którą pójdziemy. Nieco dalej na ulicy Wolf znów się zatrzymał i stanął przed Portą, unosząc swą szpicrutę, jakby miał zamiar go uderzyć. — Słuchaj no, ty łajno widać nie wyraziłem się dość jasno powiedziałem że szale jest w drodze i jest zdecydowany że albo dostanie złoto do którego ma prawo albo ty wyruszysz nagle z biletem w jedną stronę mówię ci to jako przyjaciel i ty i ta imitacja ministra wojny możecie dać się wypierdolić śmiał się porta z pewnością siebie wolf nie odpowiedział i zadowolił się wpatrywaniem w portę wzrokiem który odstraszyłby jadowitego węża w milczeniu kontynuowali przemarsz ulicą. Wolf, dzwoniąc ostrogami, porta głośno, tupiąc swoimi podkutymi butami, nie zwracając uwagi na warczące wilczury, ani na przebarzniętych Chińczyków, weszli do jaskini Wolfa. Gdzie wsadziłeś nasze złoto? Spytał Wolf, nim jeszcze usiedli na fotelach. Tak, co ja zrobiłem z naszym złotem powtórzył w zamyśleniu porta, odgryzając kawałek kiełbasy. To jest do cholery to, o co ja ciebie pytam, darł się rozwścieczony Wolf. Widziałem, że wydóbki żołędne wracacie, ale nawet przez monokl nie zobaczyłem nic prócz spierdolonego starego eksponatu muzealnego T-34 i nie mogę sobie wyobrazić, by było miejsce zarówno dla was, jak na nasze pieprzone złoto w tej blaszanej puszce. Wolf wchodził powoli wokół stołu. Tego nie musiałeś mi mówić. zsyczał i walił swą brytyjską szpicrutą w stół tak mocno, że jego blat pękł na pół. Z wściekłością odrzucił obie części od siebie. Poszedłem tam i zajrzałem do tego ruskiego wiadra na gówno, a teraz chcę wiedzieć, gdzie ukryliście nasze złoto. Możesz z powodzeniem powiedzieć mi to teraz, zanim saly przybędzie. On nie ma czasu na długie gadanie z tobą. On tylko powie złoto, a jeśli odpowiesz, że nie ma żadnego, jesteś trupem. Gdzie jest złoto? powtórzył, rycząc. Ślina spływała mu z warg. Pozwól, że wtrącę słówko. uśmiechnął się łagodnie Porta. Ziemia zjadła nasze złoto. Wchłonęła je całe ciężarówki i wszystko inne. Kierowcy i kumple polecieli w dół wraz z nim. Wydał kilka zaślinionych odgłosów, jak zatkany zlew, i pokazał rękami tak, by Wolf mógł zrozumieć, w jaki sposób złoto spadło pod ziemię. Widzę to, powiedział Wolf, zaciskając wargi w cienką kreskę. Ono utonęło, nie może być. Czy myślisz, że jestem zupełnym cholernym idiotą? Jesteś kłamliwym skurwy synem, a ta twoja gadka śmierdzi oszustwem. Jezu, nigdy nie słyszałem niczego podobnego. Ziemia zjadła całe złoto. Czy może to przypadkiem ty jesteś tym facetem, który napisał księgę tysiąca jednej nocy? Czy nie potrafisz wymyślić cholernej, lepszej bajeczki? Porta z rezygnacją rozłożył ręce. Ja też nie wiedziałem, że ziemia łyka złoto, smutno przyznał. Ale przecież to robi. Widziałem to na własne oczy, a zabrała nie tylko złoto, zabrała trzy czołgi, cztery ciężarówki i dwoje sań motorowych w tym samym łyku. Na deser zabrała trzydziestu dwóch ludzi i całe cholerne koszary wojsk NKWD. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj innych. Akurat odpowiednia banda by ich pytać, darł się Wolf, nie posiadając się z wściekłości. Oni są jeszcze większymi cholernymi kłamcami niż ty. Mógłbym równie dobrze spytać moje psy i zadowolicie ich hał hał jako odpowiedzią, ale coś ci powiem ty. Brudny bękarcie kota dachowca i podwórzowej suki, jeśli mi nie powiesz, gdzie jest złoto. — Wyrwę ci twój kłamliwy język i wkopie ci jaja prosto do barszywego mózgu! Robił się coraz bardziej wściekły. Zgniótł swoją ulubioną jedwabną czapkę w kulkę i szarpał ją zębami. Słowa wylatywały mu z ust jak pociski. Gdy Porta znów ugryzł kiełbasę, wyrwał mu ją z rąk i cisnął o ścianę. — Czy myślisz, że jesteś w knajpie? — wrzeszczał. Po chwili ochrypuł tak bardzo i stracił oddech, że musiał przestać. — Skończyłeś? — spytał spokojnie Porta, podnosząc kiełbasę z podłogi. No to daj mi wyjaśnić. A jeśli chcesz chłostać kogokolwiek twoim brudnym językiem, to weź się za Luftwaffe. To oni byli ulewą, która wywołała to wszystko. Zbombardowali niewłaściwe miejsce. To cud, że wyszedłem z tego żywy, ale oczywiście gówno cię to obchodzi. Absolutnie kurewsko prawdziwie, że tak jest, warknął zgrzytając zębami Wolf. — Ja też tak myślałem — odpowiedział obojętnie Porta, wrzucając wielki kawał kiełbasy na kromkę chleba. — Chcesz do tego dołożyć trochę trucizny na szczury? — zapytał zjadliwie Wolf. — Nie, dziękuję, ale może być dżem, jeśli go masz — uśmiechnął się ujmująco Porta, maczając kiełbasę w salaretce galaretki porzeczkowej. — Czy słyszałeś kiedykolwiek o czymś, co się nazywa płynna glina? — Nigdy — odpowiedział Wolf, patrzył pustym wzrokiem na portę, którego szczęki pracowały z podwójną szybkością, by go uchronić od udławienia się kanapką, którą sobie zrobił. Płynna glina, wyjaśnił porta, gestykulując dłonią trzymającą kanapkę i pryskając galaretką porzeczkową na szyty na miarę mundur Wolfa. Składa się z krzemionki piasku i mnóstwa innego gówna w glinianych rurach, które mogą trzymać się w całości na zewnątrz, ale wewnątrz są pełne wody piekielnie wielkiej masy wody, tak długo jak się je zostawia w spokoju, pieprzyć wszystko co się dzieje. Ale przy pewnego rodzaju zakłóceniach, jak na przykład bombardowaniu przez niemieckich półgłówków, wtedy otwierają się bramy piekieł. Wszystko to zmienia się w diabelnie wielkie jezioro błota, gdy pękają ściany rur. Im bardziej są wstrząsane, tym gorsze to się staje. Cała powierzchnia ziemi zaczyna się poruszać i wszystko na niej zostaje wessane w dół aż do piekła: drzewa, ludzie, samochody, czołgi i złoto. Mogę ci powiedzieć, że było to bardzo nieprzyjemne doświadczenie to wszystko, co się działo. Wolałbym, aby było sto razy gorsze, grzmiał złośliwie Wolf, robiąc sobie kanapkę z cukrem. Czy nie mogłeś w jakiś sposób utrzymać naszego złota? Nie pozwalasz, by cokolwiek tak cennego, jak to, wymknęło ci się z palców. Mam nadzieję, dla twego dobra, że potrafisz przekonać Salego, by uwierzył w twoją opowiastkę grozy. W przeciwnym razie możecie spotkać coś bardzo brzydkiego. Sally przybył następnego dnia miał tak mało czasu, że osobiście pilotował z lądowiska Fizelera Sztorcha, który może lądować na szerokim bulwarze. Mówią mi, że coś kombinujesz, zawołał, gdy tylko zauważył portę, choć był jeszcze bardzo daleko. Ale to musi być kłamstwo, tak głupi nie jesteś. Padaj trupem, odpowiedział z rozbrajającym uśmiechem porta, celując do niego palcem wskazującym. Chcę to usłyszeć. Co się stało, gdzie jest złoto? Domagał się sali. Twoje bajeczki braci Grimm nie są warte nawet gówna i chcę, abyś wiedział, że przywiozłem ze sobą z Berlina trzech specjalistów od przesłuchań. Gdy zrobią kurację tobie i twoim kumplom, przyznacie się, że to wy przybiliście Jezusa i złoczyńców do krzyży i podaliście mu ocet zamiast wódki, jak świnie, którymi jesteście. Co za przedstawienie. Kłócili się głośno, pchając się drogą do Sanctum Sanctorum Wolfa. Byli tak podnieceni, że prawie zaczęli się bić, gdy utknęli w drzwiach, próbując przejść przez nie we trzech równocześnie. Trzali, przemierzał podłogę tam i z powrotem, pieniąc się z wściekłości. Szerokim gestem przesunął ogromny pistolet, z którym chodził na przód swego pasa i odpiął klapę kabury. Zmienił minę z rozgniewanej na głębokie ojcowskie zatroskanie i na powrót. Pokazał zęby w końskim uśmiechu i poufale pochylił się nad portą. Myślę, że kłamiesz, i wiesz, co jeszcze myślę? Nie jestem telepatą, odpowiedział porta. Zamknij się, to ja będę mówił, ryczał Sary. Myślę, że ty i ten parszywy żyd, komisarz, wsadziliście gdzieś to złoto i po prostu zamierzacie poczekać, aż strony wojujące położą się nawzajem na obie łopatki. Wtedy ruszycie i weźmiecie nasze złoto, srając na wszystkich tutaj waszych dobrych kolegów. Więc to właśnie myślę, ty chciwy sukin synu. Doprawdy? Uśmiechnął się sarkastycznie Porta. No to teraz popatrz na to. Wytłumacz się! Niech cię diabli porwą i zamknij się o tej przeklętej płynnej glinie! Darł się wściekle sali. nawet zaśliniony idiota w nią nie uwierzy i... Powiem ci jeszcze, na jakie ryzyko narażasz się ty i twój żydowski komisarz z tym wariackim planem. Kretyni po tamtej stronie wiedzą, że zdmuchnęliście im złoto sprzed nosa i teraz go szukają. To wystarczy, by zapomnieli o wojnie światowej. I zanim się dowiesz, gdzie jesteś, cały świat będzie na ciebie polował, tego się nigdy nie pozbędziesz. Nawet usłużni bankierzy ze Szwajcarii czy Liechtensteinu go nie dotkną. Mafia być może? Odpowiedział lakonicznie Porta. Sali znów usiadł nachmurzony i wygrzebał wielkie czarne cygaro z kieszeni na piersi, zastanawiając się, gdzie strzelić do porty, aby najbardziej bolało. Teraz ja coś powiem, powiedział uspokajająco porta. I powiem ci to w taki sposób, by doszło nawet przez twoją grubą czaszkę dowódcy Warty. Wiem, że złoto jest gorące, jak wszyscy diabli, więc nigdy bym nawet nie marzyłby wziąć je sam. Wierz mi lub nie, ale cholerna Ziemia je połknęła i wszyscy ci zastrańcy Senka i Gestapo nigdy go nie znajdą. Upłynęło bardzo dużo czasu, nim Wolf i Sali zostali przekonani, że porta mówi prawdę. Wolf miał minę jakby czekał na pluton egzekucyjny, a Sali jakby już został powieszony. Porta zajadał dżem łyżką, to uspokajało jego napięte nerwy. Potrzebujemy całej masy koparek, przerwał ciężkie milczenie Wolf. Mogę je dostać, obiecał sali. Wywrócimy tę parszywą Rosję cholernym wnętrzem na zewnątrz. Będziecie znów musieli przejść przez linię frontu, zdecydował Wolf, i tym razem nie wracajcie bez złota. Możecie sobie równie dobrze wołać na nie cip, cip, odpowiedział pozbawiony złudzeń porta. Ziemia połknęła je i już dawno strawiła. A co z tą kobietą komisarza? spytał po długim milczeniu Wolf. Nie możemy pozwolić, by biegała sobie swobodnie. Wie znacznie za dużo i nie upłynie długi czas, nim nasze gestapo trochę się zajmie poszukiwaniem złota. Zabawne, że musiałeś to powiedzieć. Uśmiechnął się przyjacielsko porta. Dokładnie to samo powiedział komisarz, gdy go zapytałem, co z nią zrobić. Zabij ją, odpowiedział. Nie pozwól jej tu wrócić. Będzie rozmawiała z ludźmi, z którymi nie powinna rozmawiać. Pośle jej paczkę z prezentem, uśmiechnął się dziwnie Wolf jak święty Mikołaj wśród śniegu. Jedną z tych, od których się umiera przy otwieraniu? spytał Sally. Właśnie to, odpowiedział Wolf i wyszedł, by dać chińczykom jakiś rozkaz. Sądzę, że od wszystkich tych rozczarowań nabawiłem się słabego serca. Powiedział Sali, wsiadając do samolotu, by wrócić do Berlina. Teraz znów pogodziliśmy się, stwierdził porta. Mam następny plan, który zaprowadzi nas do Szwecji, abyśmy mogli łowić łososie. Następny plan, krzyczał z przerażoną miną Sali, za każdym razem, gdy słyszę o Twoich planach, coraz mi bliżej do ataku serca. Ale mów, co jest tym razem? Sobole, szepnął tajemniczo porta, ostrożnie rozglądając się wokół. Sobole? spytał Sary z zakłopotaną miną. Te rzeczy, z których robi się futra dla kurew? Z pewnością nie masz zamiaru zostać ku śnieżem. To interes dla Żydów. Lepiej trzymaj się od niego z daleka. To coś o wiele większego. Uśmiechnął się tajemniczo Porta. Mój przyjaciel komisarz opowiedział mi o tym. Okazuje się, że jest więcej niż jeden gatunek soboli, a jeden z nich jest czarny i bardzo rzadki, jest wart dziesięć razy więcej niż wszystkie inne cholerne sobole. Zwany jest soból bargużyński i można go znaleźć tylko w Rosji i to tylko w ściśle tajnych miejscach. Eksportują tylko kilka z nich co trzy lata, aby wuj Józio mógł utrzymywać bardzo wysokie ceny na te małe diabły. Za złamanie tego monopolu grozi kara śmierci. Ale mam plan. Przemkniemy przez linię frontu i złapiemy pełne ręce samic i kilka samców. A potem żegnaj Związku Radziecki w piekielnym pośpiechu. Ukrywamy bestyjki w jakimś bezpiecznym miejscu, a potem wystarczy, że namówimy je, żeby się rżnęły. Wtedy będziemy bogaci. Stalin dostanie apopleksji i odpadną mu wąsy. A potem przyjdzie i odstrzeli nam głowy. Komentował pesymistycznie Wolf. Może ten pomysł nie jest w końcu tak zwariowany głośno myślał Sally. Zastanowię się nad nim po powrocie do ministerstwa wojny. Zobaczymy czego możemy się dowiedzieć o bargurzyńskich sobolach mruczał ze wzrastającym zainteresowaniem zatrzaskując drzwiczki Sztorcha. Chodź powiedział Wolf. pójdźmy sobie obaj i zalejmy się w trupa. Którejś godziny tej nocy znów zaczynamy się toczyć, więc zapewne nie potrwa długo, nim padniesz na dupę za Führera, naród i ojczyznę. Przyjdę i napluję na twój grób. To wobec tego ja wrócę i naszczam ci do herbaty, obiecał Porta. Saga Egmont dziękuję za wysłuchanie audiobooka.